Witajcie! Taki tutaj jas, tama, nie wiem co to ma być, ale woda dosyć czysta. Przyszliśmy zobaczyć na rekonesans, czy śledzie są. Przy czym słuchajcie, nie wiem jak to tutaj w Szwajcarii się dzieje, ale ludzie chyba tutaj muszą mieć bardzo dobry wzrok, ponieważ tam jest jakiś zakaz i jest jakaś długa lista napisów. Tyle mogę stwierdzić. No i to byłoby na tyle, więc uważam, że taki zakaz nie dotyczy, ponieważ nie wiadomo o co mu chodzi. Ale mniejsza z tym. Woda czyściutka widać. Kamienie takie dosyć. Musi tu do głęboko być na pewno. Jak głęboko, nie wiem. Nie mam zamiaru nawet tego sprawdzać. Ale rzeczka jak najbardziej górska, bardzo fajna, malownicza. Zobaczcie tutaj co się dzieje. Ściana tutaj jakoś zabezpieczona, obszlifowana, nie wiem. Ale zobaczmy z tamtej strony co się dzieje jeszcze. Tu jeszcze słuchajcie też jakieś... Elektrownia musi. I tutaj nie wiem, ta wirowa taka? Zakaz wstępu. Tak, zobaczcie. Śmieci. Widzicie. A mówi się, że u nas brudno. A tutaj wszystko. Dziada, baby, puszki, stare krzesła, beczki, butelki. No. Tam też jakaś folia. Ale tutaj daje ładnie. Mimo to woda czyściutka, ładna. Zobaczcie jaki piękny krajobraz, to naprawdę coś niesamowitego. Ta woda tutaj tak się pieni, burzy. A tu wyżej taki spokój, o tam jeszcze taki łabędź się trafił. A tutaj proszę, jaka cisza, spokój, stoi sobie delikatnie. Śledzie tutaj na pewno są. Tylko trzeba by znaleźć jakieś miejsce do łowienia. Nie wiem co tam jest, ale wygląda na to, że można tam wejść, bo nie jest zamknięte. Chyba, że nawet nie ma tutaj żadnego zamknięcia. Możemy tam zobaczyć z tamtej strony. No, kolega się zdecydował na łowienie. Akurat tak się nam trafiło, słuchajcie, że kolega znalazł jedną rosówkę konkretną, ja drugą. Zobaczymy co z tego będzie. Także tu mam w pudełku, nie będę pokazywał pudełka, bo się nie godzi, ale w pudełku mam. A tu zobaczcie, jeszcze ktoś coś zostawił, jakąś glinę. To ja to tutaj też zostawię. Tymczasem słuchajcie, no w tych kamieniach to ja raczej żadnej rosówki nie znajdę. No ale zobaczymy co tu z tego będzie, bo sam jestem ciekawy. No rzeczka widzicie piękna, naprawdę malownicza. Tutaj z tą elektrownią, tutaj przeczytałem słuchajcie, że to jest 1863 rok, pierwsze otwarcie. No i zobaczmy, co on tam wymyśli. No rosówki to atrakcyjne pożywienie. Ślęta właściwie. Chociaż można i nazwać, jak są takie ryby, to już jest raczej pożywienie, bo to już jest kawał robala. Ale mimo to pozostaje nadal przynętą, więc to jest całkiem naprawdę atrakcyjna przynęta. No i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Na razie tak badawczo. Pamiętajcie, spławik musi być na stałe, nie może być przelotowy. Żadne grunty i także tak dalej, takie po prostu rzeczy, spinningi nie wchodzą w rachubę. Tylko i wyłącznie spławik stały. Według tego, co napisane jest w internecie, a temu należy wierzyć, ponieważ tam przepisy są na bieżąco. To możemy się
do tego przymierzyć, że tak właśnie jest. Tymczasem próby tutaj rzutu. No to jest górska rzeka, typowa naklenia, brzane. Nie wiem jak tutaj z pstrągami, ale myślę, że też wcale by nie było problemu. Natomiast tleń i brzana, no to w takich rzekach też po prostu było mi dane łowić. Zobaczymy co i jak. Ja się tymczasem, nie wiem, te robaki, po prostu mam trochę obawy, żeby one stąd nie uciekły, ponieważ w tej chwili jest to towar na wagę złota. Czy coś tam się dzieje? No ja spławika nie widzę stąd. Ale kolega to jest wytrawny wędkarz. Ma wiele sukcesów na swoim koncie. Na ryby, no to jest przynajmniej 5 razy w tygodniu na rybach. Także już po prostu tutaj swoje złowił, wie jak podejść, już ma do tego dryk. No sam jestem ciekaw, jak tutaj nasze te połowy się udadzą. Szytówkę lekko widzę, ona tam coś pracuje, ale to pewnie przez te prądy. Albo szoruje po dnie. No na razie cisza. Robaki nie wychodzą tutaj, widzę, z tego pudełka. Wobec tego przejdę się i spróbuję, chociaż ja wiem, czy to sens. W sumie mamy 2 porządne robale. To tak bardzo nie trzeba następnych. Tu przyszedłem troszeczkę bliżej. Zobaczcie, drobnicy jest masa. Tu wszędzie przy brzegu jest masa naprawdę drobnicy. Także widać, że rzeka na pewno jest rybna. Dodatkowo tam przed chwilą wylądowała wyżej czapla. Także tutaj gniazdują czaple na pewno, bo jedną przed chwilą jeszcze widziałem, jak leciała w tamtym kierunku. A ta tutaj. No a tymczasem kolega tutaj działa ostro. Rosówka jest. Rzut prosto w pianę. Tam jest nieco cienia. Podejrzewam, że ryby mogą tam się chować w cieniu. Robaki siedzą. A my czekamy na konkretne branie. No i jest branie, słuchajcie. Cóż to takiego? Tleń chyba. Ja mu tu zrobię miejsce, żeby on sobie mógł spokojnie. No tleń. No przy okazji synuś zobaczy. Pokaż go. O, przecież ty. Bardzo ładny. Oj, się schował już. Wypuszczony. Prowadzi rodziców. Ale to nie to. To nie to? To dlatego mówię. Ty się zgadzasz na film w razie co? No. Tak? Dobra. To nie będę tam nic wycinał, tylko pójdzie na żywioł całość. No, tak jak mówię. Niech przyprowadzi rodziców.
siedzimy sobie dalej. No i oglądamy. Wyprawa wędkarska Szwajcaria. Po ustawieniu spławika widzę, że tutaj jest ustawiony grunt na około 2,5-3 metry. Jest dosyć głęboki, na pewno jest tutaj głębiej, bo woda jest na tyle czysta, że można by to dno zobaczyć, natomiast przy tej głębokości tego dna już nie widać. Kolega rzuca tutaj po lewej stronie od tego wodospadu. Tutaj w to takie zakole zawirowanie w tym miejscu. Pod tą łachą piany, co tam ją widać taką. Pławik powoli się tam przesuwa, krąży, dryfuje. No i ciekawe. Widzę, że wypuszcza dosyć daleko ten spławik, pozwala mu zejść. Teraz go ściąga powoli. Jeszcze nie, zatrzymał. No ja niestety nie wziąłem swoich wędek, zapomniałem, mówię, to był tak szybki wyjazd, że już teraz i natychmiast, że praktycznie dużo rzeczy zostawiłem w domu, zapomniałem. No ale tak, wracam, słuchajcie, bo też nie mogę się doczekać już tych remontów traktorów i pracy w polu, a słuchajcie, teraz już są żniwa, więc to prawda u mnie tych żniw nie będzie, ale za to na pewno wyruszę z orkanem, żeby usiec wszystko, co tam jest do usieczenia, masę zieloną zostawić na polu i orka. Także takie mam plany na ten rok, jeśli chodzi o rolnictwo. No i oczywiście, jeżeli zdążę, to wyznaczanie w sumie rozpocząłem to wyznaczanie, ale to będzie też wyznaczanie na pewno ogrodzenia. Poza tym, co jeszcze? Andrzej z Robertem dzisiaj wiem, że pojadą po ul. Poprosiłem ich, także przywiozą ul do domu i o te pszczoły już się nie będę musiał martwić. Także dziękuję wam bardzo, chłopaki, bo naprawdę to ciężko mi się spało, wiedząc, że te pszczoły tam same są i nie wiadomo, jak się co z nimi jest i tak dalej, jak one tam, czy pracują, czy mają ten pożytek, czy nie. To jest jedna rzecz. No a druga to też bardzo, bardzo ważna, to oczywiście remont 60-tki dokończyć, bo to, co zrobiłem, no to było jeszcze trochę za mało. Także jak tylko wrócę, pierwsze co zabieram się, słuchajcie, za czerwoną 60-tkę, następnie za żółtą. Przy żółtej, słuchajcie, tam okazało się, że olej mi wycieka ze skrzyni biegów. No i wedle wszystkich znaków na niebie i ziemi poszedł simmering. Ten uszczelniacz taki po prostu na wałku ze skrzyni biegów. No i przez to jest problem właśnie z podnośnikiem. A nie chcę takim ciągnikiem wyjeżdżać w pole, bo po prostu i przy okazji skrzynię zniszczę bez oleju, a nie o to mi chodzi. Więc na pewno będzie rozjeżdżanie 60-tki żółtej. No i po rozjechaniu tej żółtej 60-tki wymianie tego simmeringu. Myślę, że to już sam zrobię, bo na tyle po prostu nabrałem odwagi, jeśli chodzi o wykonywanie prac mechanicznych przy 60-tce, że takie rzeczy po prostu już nie są dla mnie jakimś specjalnym problemem. A w razie czego zawsze mam chłopaków pod ręką, to mi podpowiedzą, pomogą. Natomiast to muszę zrobić. No i oczywiście 60-tka żółta idzie pod orkan. Chociaż też myślę o tym, żeby czerwoną wypuścić pod orkan, ale to zobaczymy jeszcze na miejscu. Tymczasem tutaj kolega sprawdza, bada, ale jak było jedno branie, to i będzie następne. Nie ma się co tutaj tym stresować. Czapla, słuchajcie, odleciała z gniazda. Nie zdążyłem włączyć kamery, ale jak odleciała, to pewnie zaraz będzie wracać. Zobaczymy, czy będzie miała coś, czy nie. A właśnie, jak czaple? Czy one noszą rybę w pysku, czy połykają i dopiero oddają młodym w gnieździe? Tego nie wiem. O, będzie zmiana gruntu, słuchajcie.
będzie zmiana gruntu. Jest ciężko, bo tutaj drzewo wyżej rośnie. O, jest. Ale co wyżej? Wyżej, na głębszą wodę. No to teraz mamy na pewno już 3 metry przynajmniej. Co? Raki? O! Widzicie, nawet raki tutaj są, tego bym się nie spodziewał. A tu co to za oczko jest jakieś? Albo to z betonu. Nie wiem, czemu oni tutaj tyle betonu wylewali, coś pozalewane jest. No tu jakieś żelastwo widać, śruby, nie śruby. Też jakieś gwoździe. No tu jeszcze jakieś żelastwo też. No to nasi tutaj złomiarze to by mieli co robić. Widzę, jest tego trochę. Wszystko by wyczyszczone było, elegancko. Widzicie? I taki właśnie też poszukiwać metali jest bardzo ważny, bo on po prostu sprząta tu wszystko, co jest do posprzątania i dzięki temu mamy dookoła czysto. No, kolega mówi, że widział tutaj takie konkretne sztuki, że ten, którego właśnie wypuścił, to mówi, że przedszkole. Także kto wie, co tutaj może się ciekawego trafić i pewnie na to coś poluje. Niemniej jednak już jest, słuchajcie, troszeczkę robi się tak pora obiadowa. No jeszcze wiatr się zerwał. Pora obiadowa się robi, no i chyba będziemy musieli sobie pójść stąd. No, zwijamy sprzęt jednak. Czy zaczep jakiś. Nie, zwijamy sprzęt i jednak jedziemy. No w każdym razie bardzo fajnie. Jeden tleń się trafił. No i dobrze. Zawsze to coś. Także tyle z takiej wyprawy. Górska rzeczka. Nie wiem niestety, jak ona się nazywa. Ale następny film już z Lucern. Trzymajcie się. Cześć! No to słuchajcie, jeszcze jest taki kanał. Woda czyściutka stoi, zupełnie nic się nie rusza. A tam takie statko mamy. Co to jest? Płoteczki? Płoteczki, no. No nie wiem, tu z pół metra, może metr będzie, metr, nie więcej. No i takie sobie maleństwa tu pływają. Nic większego na razie nie było widać. Ale woda czysta, drobnicy masa. Także pewnie poczekać. I coś by się tutaj wyłoniło jakieś. Fajnie odlegała z czerwonym brzuchem. Widzisz, tu niebieski na... A czerwony na dnie? Tak, na dnie. Ten aha, mały, no, widzisz, no, widzę. A jak odgania te małe, no. Ty co to może być takie... Nie mam pojęcia. Niebieski od góry. Słuchajcie, rzeczywiście, nie wiem, czy to kamera złapie, ale z czerwonym brzuchem. Ewidentnie jak akwariowa neonka. Ciernik. Nie no, ciernik to jest inne, co innego. Coś tam kopie, coś tam długie, ciekawe, no. Fajna rybka. Zobaczmy tam dalej, czy coś będzie. Tutaj. No te płoteczki cały czas.
A tam jakieś dziwoląg taki stoi. Szczupak? No pewnie, że szczupak. Młody szczupak. Taki 15 cm 10. Stoi i się nie rusza. Ale jest numer. Takiego małego szczupaka jeszcze nie widziałem. Ale ewidentnie szczupak. To jest to, co tu jeszcze. Tamte płoteczki sobie fruwają. Tutaj też te płoteczki. No fajnie, czysta woda. Tu płoteczki, tu taki dołek troszeczkę głębszy. Ale nie widać jakoś, żeby były specjalnie ryby. I tam cały czas te płotki. No jest ich tutaj trochę. O, tutaj też pływają, zobaczcie. Tam jeszcze się na słońcu wygrzewają. Tyle, słuchajcie, dzisiejszej wycieczki. Jutro rano do Lucerny. Cześć!